ładną mamy dzisiaj pogodę. Był pan łaskaw zauważyć to niezwykłe zjawisko. Takie piękne ubranie. Jaka szkoda. Ślicznie zrobione, z takim smakiem. Czy pan ma krawca w Londynie? Nie, ja kupuję ubrania gotowe. Widzisz, dostałaś dobrą nauczkę od pana Nikodema. Mówiłam ci, że snobizm nie może leżeć w naturze pana, człowieka czynu. Pani zapomina, z kim ma do czynienia. Nic mnie to nie obchodzi, ale szachem perskim chyba pan nie jest. Czy nie cierpi pan na manię grandioza? Dosyć tego szmarkata! Interesy, interesy i znowu ten tartak. Cóż tam słychać przy wielkim ołtarzu? Niby w Warszawie? Ano, gadało się z Ulanickim, z Jaszyńskim o moim projekcie magazynowania zboża. Co pan mówi? No i co, jaki wynik? Sprawa na dobrej drodze? No tak, tak. Tylko panie... Tajemnica państwowa. A, rozumiem. Żona, to potem mi pan opowie. Patrzcie państwo, co? Nie posiadam się z ciekawości. Nie szkodzi. Pani Nina nikomu nie powie. Mogę przy niej opowiedzieć. O czym? Nino, uważaj tylko, bo to tajemnica państwowa. Otóż pan Dyzma wraz z rządem przygotowuje plan uratowania kraju przed kryzysem gospodarczym. I to jest projekt pana Dyzmy, za który powinni go złocić. Genialne! Genialne! Jedno mamy tylko trudność. Mianowicie nie ma gdzie składować zakupionego zboża, a na budowanie nowych magazynów nie mamy forsy. To rzeczywiście... Przeszkoda. Ale, panie Nikodemie, co by pan sądził o takim wyjściu z sytuacji? Rząd skupuje zboże, ale pod warunkiem, że sprzedający zobowiązuje się je przechować. Mnie takie wyjście wydaje się zupełnie realne. Tak. Mówiliśmy i o tym. Można by i tak zrobić. Jeśli pana proszą do telefonu. W nowym tartaku zerwała się transmisja i jest tam jakiś nieszczęśliwy wypadek. Co ty mówisz? Samochód! Prędko! Najmocniej przepraszam. Z pana jest wielki ekonomista. Studiował pan za granicą? Tak, w Oksfordzie. A w Oksfordzie, to może kolegował się pan tam z bratem moim, Jerzym Poniemierskim? Tak, znałem go. Dobry był kolega. No wie pan, jakie nieszczęście go spotkało? Nie. Prowadził niemożliwy tryb życia. Pił, hulał, awanturował się, wreszcie doszedł do obłędu. Biedny George. 2 lata w domu dla obłąkanych. No, trochę go podleczyli, ale o zupełnym wyleczeniu mowy nie ma. A wie pan, że George mieszka tu, w Koborowie? Tak. Tak. Mieszka w pawilonie, w parku, ze służbą i sanitariuszem. Nie widuje go pan tylko dlatego, że lekarze zalecili mu jak największy spokój i jak najmniej styczności z ludźmi. Lubiliście się wzajemnie? Owszem. Żyliśmy sobą w zgodzie. A może odwiedzimy go tam?
dobry, George. No jak się miewasz? Poznajesz? Przyprowadziłam ci twojego dawnego znajomego z Oxfordu. Poznajesz go? Wybacz, ale zostaw nas samych. To zrozumiałe, że po tak długim rozstaniu, po tylu latach mamy sobie wiele do powiedzenia, prawda? A może ty usiądziesz, a my się przejdziemy? Tak, oczywiście, kochani. Tak, tak, proszę. No jak, Brutusik? Jak ty się opiekujesz swoim pankiem? Nie drażnisz go za bardzo? Zatrzymaj, tak. Dlaczego ty konspirowałeś mnie przed nim? A może i ta szlak Szybowski miał wszystkie? Mów! Nic nikomu nie powiedziałem. No, twoje szczęście. A skąd ona dowiedziała się o tym, że przedstawiłem pana ciotce Przełęskiej jako mojego kolegę z Oxfordu, co? No nie wiem. Mów, o tym Oxfordzie to samo jakoś tak wynikło z rozmowy. To ja i sam powiedziałem, że tam się uczyłem. Pan jest tylko hochsztaplerem, ale i głupcem. Przecież pan ani słowa nie umie po angielsku. Nie umiem. No tak. A jak tam ciotka Przełęska i ten Krzepicki nie wyrzucili pana za drzwi? Zresztą nieważne, proszę mi wszystko opowiedzieć. Krótko, dokładnie i bez kłamstwa. A więc... Kasia złości się i na mnie. Na panią? Dlaczego? No może... Może dlatego, że czuję do pana sympatię. O, za chwilę stracę równowagę i spadnę. Boi się pani? Ciężka jestem? Nie, nie bardzo. Mógłby mnie pan tak długo nieść? Mógłbym. Długo i daleko.